radości w sercach ludzkich. In eternum misericordia eius. Niebo i ziemia będą nowe. In eternum misericordia. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. 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 Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Paloty, FM Radia Nadzieja, telewizji Paloty TV. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Pozdrawiamy sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie. Dzisiaj jesteśmy w Chodyszewie, to jedno sanktuarium zajmujące naprawdę niezwykłe, ważne miejsce w panteonie miejsc kultu Matki Bożej w Polsce. Świadectwo niezwykłej łaskawości miłosierdzia Bożego. Bastion nadziei i głębokiej wiary ludu Podlasia. Święte miejsce tronowania tej najczulszej z matek oraz głębokiego zaufania do pośredniczki łask, orędowniczki, wspomożycielki i królowej Polski, Najświętszej Maryi Panny. Święte miejsce, które na przestrzeni dziejów dzieliło i dzieli dole i niedole Podlasia i jej wiernego ludu. Chodyszewo, zwane także Jasną Górą Podlasia, posiada dwa miejsca łaski. Kościół z cudownym obrazem Matki Bożej Chodyszewskiej, Matki Bożej Pojednania oraz z niewielkim w oddaleniu od świątyni drewnianą kaplicą, zwaną przez wiernych Krynicą, gdzie według tradycji około 250 lat temu ukazała się Matka Boża i gdzie znajduje się źródełko z wodą, która według wierzeń wiernych posiada moc uzdrawiająca. I dziś w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie, Jasnej Górze Podlasia, uroczysta msza święta, podczas której zostanie poświęcony ołtarz i kościół chodyszewski. A mszy świętej przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji łomżyńskiej, biskup Janusz Stepnowski, a my będziemy mieli okazję, ale też taki moment, aby tą transmisję dla was przeprowadzić, abyśmy mogli choć na chwilę zatrzymać się, ale też wejść w ten klimat pojednania w tej świątyni. Po tylu latach, po tylu staraniach świątynia chodyszewska będzie oddana Panu Bogu i poświęcona, a my już przenosimy się do kościoła. Możemy jeszcze usiąść. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Oto nadszedł dzień długo oczekiwany i upragniony, dzień poświęcenia tego kościoła. Do tego wydarzenia zmierzała wieloletnia historia tego miejsca. Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebracja, podczas której biskup łomżyński Janusz Stepnowski, otoczony duchowieństwem i wiernymi, dokona liturgicznego aktu poświęcenia kościoła. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
stał się prawdziwą i doskonałą świątynią nowego przymierza i zgromadził lud Boży. Ten lud zebrany w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego jest Kościołem zbudowanym z żywych kamieni, gdzie Ojciec doznaje czci w duchu i prawdzie. Kościołem nazywamy również budynek, w którym zbiera się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Bożego Słowa, modlić się i sprawować sakramenty. Jako widzialna budowla ten dom jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie. Kościół jest więc budowlą przeznaczoną wyłącznie i na stałe do gromadzenia się ludu Bożego oraz do sprawowania liturgii. W uroczystym obrzędzie oddamy Bogu na wyłączną własność ten budynek, aby był jego miejscem szczególnego przebywania z nami, miejscem, gdzie będzie do nas mówił i udzielał łaski, przyjmując nasz hołd i wysłuchując błagań. Zjednoczmy teraz nasze serca w modlitwie, prosząc, aby wszyscy, którzy wznosili ten Kościół oraz ci, którzy będą się w nim gromadzić, doświadczali bliskości Boga i poznali Jego miłość. Ten Kościół jest sanktuarium, w którym odbiera cześć Najświętsza Maryja Panna, Matka Pojednania. To jest jej dom. Niech Pan sprawi, za przyczyną Matki Najświętszej, byśmy, uczestnicząc w liturgii w tej świątyni, uświęcali się, a kiedyś doszli do domu nie ręką ludzką zbudowanego, niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziemy Pana Boga oglądać twarzą w twarz. W ciszy i skupieniu przygotowujemy się do rozpoczęcia uroczystej liturgii. Chodyszewo i przylegająca do niego Krynica, położone nieco na uboczu, z dala od zgiełku wielkich miast, przepełnione pewną tajemnicą i wielką wiarą, to właśnie tu Maryja wybrała sobie miejsce, aby wsłuchiwać się w modlitwy swoich dzieci. Przypominamy, że jesteśmy dzisiaj w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nadzieja z Łomży, Radia Paloty FM. Dziś w tym miejscu zostanie poświęcony ołtarz i kościół. Po wielu latach starania, po historii, po tym doświadczeniu Matki Bożej chcemy oddać to miejsce na wyłączną służbę drugiemu człowiekowi. Mszy świętej przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji łomżyńskiej, biskup Janusz Stepnowski. I już za chwilę ta msza święta na naszej antenie.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Usiądźmy. Przedstawiciele Rady Parafialnej powitają dostojnych gości i wprowadzą nas w kontekst dzisiejszej uroczystości. Przewielebny księże biskupie, czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, drodzy parafianie, pielgrzymi, szanowni goście i sympatycy tego sanktuarium. Dzisiaj, 28 sierpnia 2022 roku, w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie, w 40. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chodyszewskiej, Królowej Podlasia, przychodzi nam brać udział w uroczystym poświęceniu kościoła i ołtarza. Bez wątpienia jest to dla nas wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim wydarzenie duchowe. Tak długo czekaliśmy na tę chwilę. Dobro, które w tym miejscu powstało, jest dowodem spotkania podlaskiej wiary i Bożej łaski z naszą pracą i zaangażowaniem. Wszystkie modlitwy doprowadziły nas do dnia dzisiejszego, kiedy z radością dziękujemy Panu Bogu za Jego błogosławieństwo. Do tej podniosłej uroczystości przygotowaliśmy się poprzez misje święte, które poprowadzili niespełna 2 tygodnie temu ksiądz Waldemar Pawlik, wiceprowincjał warszawskiej prowincji Pallotynów, i ksiądz Grzegorz Kurb, radca i rzecznik warszawskiej prowincji Pallotynów. Były one dobrą okazją do odnowienia i pogłębienia naszej wiary. Czcigodny biskupie, pragniemy naszą świątynię i z jej przebogatą historią i czczonym przez nas wiernych cudownym obrazem Matki Bożej Pojednania z całym trudem budowy i utrzymania oddać teraz Kościołowi Powszechnemu na ręce księdza biskupa. I prosimy w imieniu wszystkich nas tutaj zebranych o dokonanie uroczystego poświęcenia tego kościoła. Liturgię rozpoczyna obrzęd pobłogosławienia wody. Ksiądz biskup pokropi pobłogosławioną wodą nowy ołtarz, świątynię, ściany kościoła. Pokropi tą wodą polichromię kościoła oraz tabernakulum, a przede wszystkim lud Boży. Powstańmy. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby błogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu, oraz którą poświęcimy ściany i ołtarz nowego kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich z ojcowską troską, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą dla grzechu
i powstaną do nowego życia razem z Chrystusem, aby się stać członkami Jego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się, Chrystusie, świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy będą w tym Kościele sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego. Co przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać każdy czas i w świętej wytrwać wierzę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otworzył drzwi, nim żyć umierać pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otworzył drzwi, nim żyć umierać pragnę. W Kościele Tym jest z ciałem krwią Bóg pod osłoną chleba. Swym ciałem karmi duszę mą, by żyła w Nim dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, nim żyć umierać pragnę. Bóg Ojciec miłosierdzia niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen. Śpiewamy hymn na cześć Trójcy Przenajświętszej, Chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu, pokój Thank you.
Wszechmogący wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają. Niechaj tutaj moc Twojego słowa i sakramentów utwierdza wierze wszystkich wiernych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczynić się do waszego zbawienia w Kościele. Czytanie z mądrości Syracha. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza to pragnienie mędrca. Oto Słowo Boże. Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego. Z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsce wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Proszę spocząć. Drodzy bracia kapłani, na czele z księdzem proboszczem Rafałem, wy wierni tej parafii Chodyszewo, ale też zapewne między nami są i goście, którzy przybyli na ten dzisiejszy dzień, dzień konsekracji, poświęcenia, całkowitego poświęcenia i oddania tego Kościoła Panu Bogu. Ten Kościół, jego budowa została rozpoczęta w 1933 roku i możemy powiedzieć, że trwała do lat 80. Najpierw budowę kontynuowali i rozpoczęli księża diecezjalni, później, kiedy przybyli tu księża Pallottini, wprowadzili niektóre remonty i doprowadzili ostatecznie do konsekracji tej świątyni. W ostatnich latach byliśmy świadkami, jak i za księdza Wojciecha i za jego poprzedników, i teraz za księdza Rafała ciągle przybywają nowe elementy,
wystroju tego kościoła. Te elementy cieszą oko, ale też są wyrazem ofiarności tych wszystkich, którzy tu przybywają, aby tu przed Matką Bożą zawierzać i prosić o pojednanie między Bogiem, z Bogiem, ale też pojednanie w naszych polskich rodzinach. Dzisiejsze Słowo Boże to Słowo Boże z 22 niedzieli zwykłej. To pierwsze czytanie z Księgi Syracha, z Księgi, która została spisana między II a III wiekiem przed Chrystusem, Księgi, która ma pewne odniesienia też do literatury mądrościowej greckiej, jest tym głównym wiodącym tematem, jest ten temat, że na pychę nie ma lekarstwa, jak mówi Syrach w jednym zdaniu tego dzisiejszego przesłania, fragmentu z Księgi Syracha. Sami o tym wiemy, że trudno wyleczyć pyszałka z jego pychy. Kiedy pojawi się w naszym środowisku, to wszyscy staramy się oddalić czy unikać tego człowieka. Kiedy pojawi się na ulicach naszej wioski, czy nawet w mieście i widzimy, że on idzie w naszym kierunku, to niektórzy chowają się przed pyszałkiem. Jest tak wypełniony samym sobą, że w jego sercu nie ma miejsca ani dla drugiego człowieka, ani nawet na samego Boga. I w pewnym momencie może mu się wydawać, że stał się Bogiem. Ta ikonografia, która jest w tej świątyni, która zawiera pewne elementy malarstwa bizantyjskiego, ukazuje nam Matkę Bożą w całkowitej pokorze. Scenę, którą ja obserwuję, a która znajduje się z mojej prawej strony, scenę zwiastowania, zazwyczaj dość często, szczególnie w malarstwie florenckim, anioł jest niżej jak Maryja. Ale tu jest odwrotnie. On jest wyżej przed tą pokorną niewiastą, która spogląda i przyjmuje to przesłanie, że stanie się matką Zbawiciela od anioła. Tak samo jak scena, która jest ukazana, scena narodzin Matki Bożej. W tle widzimy Joachima, który nie patrzy na córkę, która mu się narodziła, ale jego wzrok wznosi się do Boga, który jest dawcą życia. Tak samo jak scena w Wieczerniku, kiedy to apostołowie otaczają Matkę Bożą. Ona przez swoje podniesione ręce wskazuje nam na odwieczną rzeczywistość. W tej postawie nie pychy, ale postawie pokory. I ci apostołowie, którzy są w głównym ołtarzu i którzy towarzyszą Matce Bożej w ikonie, ale towarzyszą w tej scenie zaśnięcia Matki Bożej i w jej wniebowstąpienia, wpatrzeni w swoje wnętrza, ale wpatrzeni w to misterium Boga samego, w tej postawie pokory, medytują tę wielką tajemnicę jej wniebowzięcia. Tak samo jak sama ikona Matki Bożej. Maryja przez swoją dłoń nie wskazuje na siebie samą,
ale wskazuje na to, co jest istotą naszego powołania i celem naszego życia. Wskazuje na Jezusa Chrystusa. Tak samo jak ta scena w kopule tej pięknej świątyni, scena, która ukazuje nam Trójcę Świętą, ale w tle jest też Matka Boża. I z góry spadają te, możemy powiedzieć, rzeka tych promieni, rzeka łaski Bożej. Tej rzeki łaski Bożej, tych promieni łaski Bożej potrzebujemy w naszym życiu. I te promienie łaski Bożej już od wieku spadają, wstępują na osoby, które odwiedzają to sanktuarium, nazywane Matką Bożą Podlasia czy Matką Bożą Pojednania. Tu ludzie dość często spowiadają się, bo w konfesjonale dokonuje się to pojednanie z Bogiem. Dostępują tego pojednania z samym ich Stworzycielem. Ale tu ludzie przez sakrament spowiedzi, ale przez sakrament Komunii Świętej dojrzewają do tego, aby pojednać się między sobą, a szczególnie pojednać się w naszych rodzinach. Nieraz jesteśmy świadkami, jak nieraz mogą być podzielone nasze rodziny. Ale z drugiej strony jesteśmy świadkami, że ta łaska Boża może zmienić wszystko. Może wprowadzić pojednanie do naszych serc i do naszych rodzin. Wieki jeszcze całe do tego miejsca będą przybywać pielgrzymi, aby dostąpić tego, możemy powiedzieć w cudzysłowie, sakramentu pojednania. W tym właśnie sanktuarium. Kiedy księża diecezjalnie rozpoczęli budowę tej świątyni, możemy powiedzieć dużej świątyni, to być może niektórzy zastanawiali się, dlaczego tak duża świątynia w tak małej parafii. Ale w dzisiejszych czasach przez mnóstwo pielgrzymów, którzy tu przybywają i dostępują, dotykają tego pojednania, widzimy, że i ręka Boża w pewnym sensie ich prowadziła, że potrzebny był ten murowany kościół, zbudowany wysiłkiem, ofiarnym wysiłkiem wielu pokoleń. W dzisiejszej Ewangelii jest opisana scena, która rozgrywa się w szabat, to znaczy w sobotę. Rano zazwyczaj w synagogach jest liturgia, a w okolicach obiadu ludzie udają się do swoich domów, aby tam spożyć posiłek. Zazwyczaj nieraz zaprasza się wędrownego rabina, aby otworzył w czasie posiłku tych ludzi na Słowo Boże. I ta scena służy do tego Chrystusowi, aby opowiedzieć przypowieść o scenie z przyjęcia weselnego. W tym dramacie Hamlet jest scena, kiedy to Hamlet zaprasza do domu grupę teatralną. Jest to scena tak zwana teatr w teatrze, czy sztuka w sztuce. Hamlet zaprasza tę grupę teatralną, aby odegrała sztukę Śmierć Gonzagi, która ma bezpośrednie odniesienie do śmierci jego ojca, do morderców jego ojca. I święty Łukasz w
tym dzisiejszym przesłaniu też używa tej formy, możemy powiedzieć, literackiej sztuki w sztuce. Bo w czasie posiłku opowiada przypowieść o posiłku. I widząc ludzi, którzy zajmują pierwsze miejsca, przypomina, że kiedy znajduje się na tej uczcie biesiadniej, należy zająć najpierw ostatnie miejsce. Ta Ewangelia dzisiejsza nie odnosi się tylko do tych, którzy są wokół Chrystusa w tym momencie, ale odnosi się głównie do pierwszej wspólnoty kościelnej, w której w czasie Eucharystii niektórzy mają lepsze miejsca, niektórzy gorsze miejsca. I widzi też święty Łukasz, że zapraszani są ludzie majętni, natomiast pomija się tych, którzy są biedniejsi. Przez tę Ewangelię Chrystus chce nam przypomnieć, aby w naszym życiu nie wynosić się nad drugiego człowieka, bo to nie jest chrześcijańskie. Aby w naszym życiu zajmować ostatnie miejsce, bo Chrystus zajął ostatnie miejsce. Miejsce niewolnika. Był taki malarz wenecki, który nazywał się Pietro Veronese, który malował ogromne obrazy i dość często obrazy biesiadne. I na tych obrazach uczta Lewiego, która miała być ostatnią wieczerzą, ale trzeba było zmienić nazwę, trudno dopatrzyć się Chrystusa. Obraz, który ma 13 metrów długości i 5,5 metra wysokości, która ukazuje całą populację Wenecji, szczególnie ludzi ważnych. I na tych obrazach trudno nieraz dopatrzyć się Chrystusa. On jedyny ma ubiór z innych czasów. Jego miejsce, możemy powiedzieć, nie jest pierwsze. Wy, drodzy rodzice, miałem rano bierzmowanie w jednej parafii. Wy, drodzy rodzice, drogie babcie, czy starsze pokolenie, tej pokory od lat się uczycie. I tę pokorę aplikujecie już w waszym życiu. Przy waszym stole zajmujecie zazwyczaj to ostatnie miejsce. A te potrawy, które nieraz stoją na stole, smaczne potrawy, to, co jest najsmaczniejsze i co wam smakuje, zazwyczaj wam nie smakuje. Smakuje bardziej waszym dzieciom. To jest postawa pokory. Młody człowiek tego jeszcze nie rozumie, ale kiedy stanie się ojcem i matką, wtedy zrozumie, co to jest ta postawa pokory. Chrystus przez tę Ewangelię i ta cała sceneria tej świątyni nas wszystkich uczy pokory. Żeby nie wynosić się na drugiego człowieka, żeby zająć ostatnie miejsce, ale też żeby być otwartym na innego człowieka, być hojnym w stosunku do innego człowieka. I ta świątynia jest też postawą i hojnością nie tylko ludzi majętnych, ale szczególnie ludzi, którzy średnio się mają, a dzięki ich ofiarom została zbudowana. Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas wszystkich, aby przyjąć tę postawę Maryi,
aby przez nasze życie wskazywać Chrystusa i tego Chrystusa uczyć się na co dzień. Abyśmy w naszych rodzinach, nasze dzieci uczyli postawy ofiarności, ale też postawy modlitwy, bo to jest potrzebne szczególnie w naszych dzisiejszych czasach. Przybywajcie do tego miejsca, abyście mogli na nowo pojednać się z Bogiem, porozmawiać z Matką Bożą i z tym przysłowiowo naładowanym akumulatorem wrócić do waszej codzienności. Każde społeczeństwo potrzebuje tych sanktuarium i dla tego regionu tym szczególnym sanktuarium jest właśnie to Matki Bożej pojednania w Chodyszewie. Amen. W odpowiedzi na Boże Słowo wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich większych widziałów i niewidzialnych. Bo jest Ojca i jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, żyć Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Słowami litanii będziemy teraz wzywać orędownictwa wszystkich świętych pańskich. Prośmy ich, aby wstawiali się za nami przed Bogiem, gdy będziemy celebrować obrzędy poświęcenia tego Kościoła. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspiera braterska modlitwa świętych. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Wszyscy święci aniołowie, módlcie się za nami. Święty Abrahamie, módl się za nami. Święty Mojżeszu, módl się za nami. Święty Eliaszu, Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módlcie się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Święty Barnabo, Święta Mario Magdaleno, wszyscy święci uczniowie Pańscy, módlcie się za nami. Święty Szczepanie, módlcie za nami. Święty Ignacy Antiocheński, Święty Polikarpie, módl się za nami. Święty Justynie, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Cyprianie, Święty Bonifacy, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Tomaszu Beke, Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. Święty Izajaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami. Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
święty Karolu z Ugandy. Módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicito. Módlcie się za nami. Święta Agnieszko. Święta Mario Goretti, módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami. Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami. Święty Ambroży, święty Hieronimie, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święci Bazyli i Grzegorzu z Gimnazjazu, Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Patryku, módl się za nami. Święty Cyrylu i Metody, Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Antoni, Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Bernardzie, módl się za nami. Święty Franciszku i Dominiku, módl się za nami. Święty Tomaszu z Akwinu, Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święty Wincenty z Paolo, Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się. Święta Katarzyno Siemeńska, módl się za nami. Święta Teresa od Jezusa, Święta Różo z Limy, módl się za nami. Święty Ludwiku, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święta Moniko, Święta Jadwigo, módl się za nami. Święta
Elżbieto Węgierska. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Od zasadzek szatana, od gniewu, nienawiści, wszelkiej złej woli, od śmierci wiecznej, przez Twoje wcielenie. Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie. Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie. Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, przez Twoje cudowne, święte zmartwychwstanie, przez Twoje w niebo wstąpienie, przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w świętej służbie. Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi. Chryste, usłysz nas, Chryste, Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, abyś ten Kościół konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który tutaj się gromadzi, oddaje Tobie cześć w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Dla upamiętnienia dzisiejszej uroczystości kuria biskupia w Łomży przygotowała specjalny dokument. Odczyta go teraz kanclerz kurii łomżyńskiej, ksiądz kanonik Artur Szurawski. Na chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego. W 97 roku istnienia diecezji łomżyńskiej, w 10 roku pontyfikatu papieża Franciszka,
w 11 roku mojego posługiwania pasterskiego w kościele łomżyńskim dnia 28 sierpnia 2022 roku podczas uroczystej mszy świętej z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych dokonałem poświęcenia ołtarza i kościoła pod wezwanie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chodyszewie. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny istnieje w Chodyszewie od zakończenia I wojny światowej. Do Unii Brzeskiej w 1596 roku istniała w Chodyszewie parafia prawosławna, która następnie weszła w skład kościoła grecko-katolickiego. Po kasacie Unii w 1875 roku ponownie zamieszkał tam duchowny prawosławny. W historii parafii istniało kilka świątyń drewnianych, z których ostatnią przeniesiono w 1932 roku do Krynicy. Obecny kościół murowany pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w latach 1932-1975 staraniem proboszczów, księdza Marcjana Dąbrowskiego, który budowę rozpoczął, księdza Edwarda Polaka, który budowę kontynuował i księdza Bolesława Garbowskiego, który budowę ukończył. Kościół według projektu Oskara Sosnowskiego pobłogosławiony 22 maja 1949 roku przez biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. Wtedy też na stałe przeniesiono obraz Matki Bożej do nowej świątyni. Odtąd Chodyszewo zaczęto nazywać Jasną Górą Podlasia. W ołtarzu głównym znajduje się czczony przez wiernych cudowny obraz Matki Bożej Chodyszewskiej XVII wieku, który znajdował się w poprzednich świątyniach drewnianych. Według legendy na Krynicy w odległości 800 metrów od głównej świątyni objawiła się Matka Boża na drzewie. Zbudowano tam drewnianą kaplicę, a w jej wnętrzu znajduje się źródełko. Dnia 24 maja 1976 roku biskup łomżyński Mikołaj Sasinowski powierzył opiekę nad parafią i sanktuarium Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego księżom pallotynom. Pierwszym proboszczem pallotyńskim był ksiądz Marian Dziczek. Koronacja obrazu Matki Bożej Chodyszewskiej papieskimi koronami, nadanie tytułu Matki Bożej Pojednania dokonało się 31 sierpnia 1980 roku przez arcybiskupa metropolitę krakowskiego Franciszka kardynała Macharskiego. Pallotyni, prowadząc duszpasterstwo w Chodyszewie, troszczą się o stan materialny tej zabytkowej świątyni, kaplicy na Krynicy, wraz z całym zapleczem duszpasterskim dokonując gruntownych remontów. W wyniku tych prac, dzięki zaangażowaniu proboszcza księdza Wojciecha Juszczuka, w kościele między innymi zostały namalowane polichromie zaprojektowane i wykonane przez firmę Obraz z Lwowa. Aktualny proboszcz ksiądz Rafał Czekalewski wraz z wiernymi przygotował kościół do uroczystego poświęcenia, umieszczając nowe tabernakulum autorstwa pracowni rzemiosła artystycznego Stanisława Stopyry z Grodziska Górnego oraz mozaikę Matki Bożej Pojednania na frontonie kościoła według projektu i wykonania artysty Mirosława Grzelaka z Łodzi. Wszystkie inwestycje zostały sfinansowane głównie z ofiar dobrodziejów sanktuarium, indywidualnych ofiarodawców i instytucji oraz parafian. Poświęcona dzisiaj świątynia niech służy dobru duchowemu wiernych i niech w niej rozkwita chwała Boga w Trójcy Przenajświętszej oraz Matki Bożej Pojednania Królowej Podlasia Pani Chodyszewskiej. Chodyszewo 28 sierpnia 2022 roku. Biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Na dokumencie swe podpisy oprócz księdza biskupa złożą następujące osoby. Ksiądz Zenon Hanas, przełożony prowincjalny prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
ksiądz kanonik Artur Szurawski, kanclerz Kurii Łomżyńskiej, ksiądz kanonik Andrzej Latkowski, dziekan Szepietowski, ksiądz Rafał Czekalewski, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, ksiądz Wojciech Juszczuk, poprzedni proboszcz, ksiądz Emilian Sigiel, dawny proboszcz, ksiądz kanonik Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, ksiądz prałat Franciszek Wróblewski, pochodzący z parafii Chodyszewo, ksiądz Marek Pasiuk, parafianin, pallotyn, siostra Elżbieta Zupczyńska, parafianka oraz panowie pan Krzysztof Pruszyński, wójt gminy Nowe Piekuty. Na czas podpisywania dokumentu prosimy o pieśń. Weź swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana. Niechaj miłością każdy przejęty czciwym Jezusa, naszego Pana, czciwym Jezusa, naszego Pana. Niech serce Twoje, Ojca Świętego, od nieprzyjaciół zasadzki chroni. Niech się do Pana modli za Niego, od złej przygody niechaj Go broni, od złej przygody niechaj Go broni. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny, Tobie, Maryjo, dziś polecamy. Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, którego przez Twe serce błagamy, którego przez Twe serce błagamy. Dokument upamiętniający uroczystość poświęcenia Kościoła sporządzono w 3 egzemplarzach. Jeden będzie przechowywany w archiwum kurii, drugi w archiwum parafii. Trzeci egzemplarz teraz ksiądz biskup włoży do podstawy ołtarza, gdzie będzie przechowywany wraz z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz biskup odmówi teraz modlitwę poświęcenia kościoła i ołtarza, przez którą ta budowla zostanie oddana Bogu na Jego chwałę. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz uroczyście. Wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją,
aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, który cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni, stoi na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich, w nim bowiem jaśnieje odwieczne światło Baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze był miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarły dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni dookoła ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi, złączony ze śpiewem aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwą radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Usiądźmy. Najważniejszym miejscem w świątyni jest ołtarz, który zostanie teraz namaszczony olejem Krzyżma Świętego. Ten olej jest znakiem Ducha Świętego, który sprawia, że sakramenty dokonują tego, co oznaczają. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz stanie się symbolem Chrystusa. Namaszczenie ścian kościoła w czterech miejscach oznacza przeznaczenie budowli całkowicie i na stałe do sprawowania kultu. Niech Bóg uświęci swoją mocą ten ołtarz i kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie, niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie.
Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej ziemi, że Ty, Panie Sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Na poświęconym ołtarzu zostanie teraz spalone kadzidło, bo to jest miejsce chwały i bliskości Pana Boga. Wznoszący się ku górze dym kadzidła oznacza nasze modlitwy, które w tym świętym miejscu zanosimy do nieba i które są miłe Bogu, jak zapach spalanych wonności. Okadzone zostaną również ściany kościoła i my wszyscy, gdyż jesteśmy świątynią Boga, i Duch Święty w nas mieszka. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło. Jak ta świątynia napełnia się wonią kadzidła, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. Nasza modlitwa jest jak woń kadzidła. Nasza modlitwa jest jak woń kadzidła. Będę Cię sławił z całego serca, Panie, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Nasza modlitwa będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Nasza modlitwa jest jak dym kadzidła. Wszyscy królowie ziemi będą, gdy usłyszą słowa ust Twoich i będą opiewać drogi Pana. Zaprawdę chwała Pana jest wielka. Nasza modlitwa
ołtarz jest stołem wieczerzy pańskiej, czyli uczty ofiarnej, dlatego jest odpowiednio przygotowany, przyozdobiony białym obrusem i kwiatami. Dokoła niego stoją kapłani i wierni, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz przyjmują z Niego ciało i krew Zbawiciela. Chrystus jest światłością świata, która oświeca każdego człowieka swoim blaskiem. Dlatego teraz na ołtarzu i w całym Kościele rozbłyśnie światło, które jest światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Pozostajemy w postawie siedzącej. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo obrońcą mego życia? Przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem moim. O jedno proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Amen. Będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa to najuroczystsza część liturgii poświęcenia Kościoła. Jest ona wymownym znakiem jedności ofiary uobecnianej na ołtarzu, jedności kapłaństwa i jedności całego Kościoła. W procesji darów niesione są następujące dary ofiarne. Chleb i wino przynoszą przedstawiciele parafii. Kielich i patenę używane podczas dzisiejszej liturgii to dar państwa Teresy, Pawła i Krzysztofa Kąpińskich, właścicieli hurtowni Devotionalium Sacrum w Lesznie. Puszkę na Najświętszy Sakrament ofiarowali pallotyni z Chodyszewa. Bardzo proszę, by przedstawiciele delegacji z darami ofiarnymi podchodziły już do księdza biskupa. Bielizna kielichowa to dar od zgromadzenia sióstr westiarek Jezusa z Duchnic. Trzy komplety świec ołtarzowych przekazuje wspólnota Żywego Różańca. Welon do przenoszenia Najświętszego Sakramentu przekazują tegoroczne dzieci pierwszokomunijne. Trybularz i łódka
ofiarowane są przez wspólnotę odnowy w Duchu Świętym. Komplet ornatów używanych podczas dzisiejszej liturgii i stół to dar od parafian. Ornat z Matką Bożą Niepokalaną przekazuje Legion Maryi. Ornat ze świętym Józefem, dar od zarządu Fundacji Pojednanie. Albumy gminne, nowe piekuty, w tym także Chodyszewa oraz dar materialny ołtarza, przekazuje wójt gminy Nowe Piekuty, pan Marek Kaczyński z żoną Mariolą. Podstawę pod mszał ofiarowała pani Teresa Sidorowicz. Mensę ołtarzową ofiarował Ryszard Łuczaj z rodziną. Chodniki do prezbiterium to dar wspólnoty rozważającej 24 godziny męki pańskiej. My wszyscy włączamy się w dar ołtarza, składając nasze ofiary na tacę. Śpiewamy pieśń na składanie darów ofiarnych. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła i spraw. Niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie,
Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, aby wszędzie sławiono Twoje imię. Nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc przeznaczonych do... Z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy wzniesiony pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni, obrazem niebieskiego Jeruzalem. Ty bowiem ciało Twojego Syna zrodzone z Maryi Dziewicy uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia bóstwa. Z Twojej woli Kościół Święty jest jak miasto zbudowane na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Świątynia ta powstaje z wybranych kamieni ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością. W niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa. Przez Niego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością śpiewając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Nosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,
Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, tanęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wincentym Palottim, z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na podezwę. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pace bene. Amen.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dary chleba i wina, które złożyliśmy na ołtarzu, stały się ciałem i krwią Chrystusa. Z wiarą przyjmujmy komunię świętą, dziękując Chrystusowi za ten dom modlitwy, w którym jesteśmy wysłuchani za przyczyną Maryi Matki Pojednania. Do komunii świętej przystępujemy kapłani przy ołtarzu, wierni wzdłuż ławek z jednej i drugiej strony oraz na zewnątrz świątyni. Śpiewamy pieśń na komunię. Przypominamy, że jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie, gdzie przed chwilą dokonało się uroczyste poświęcenie ołtarza i kościoła. Na ten moment czekaliśmy wiele lat i to właśnie dziś ten kościół oddany do tego, aby chwalić Pana Boga, aby wysławiać Jego potężną moc. Matka Boża w chodyszewskim obrazie od zarania dziejów gromadziła wokół siebie wierny lud Podlasia. Dla rozsławienia jej imienia sporo zrobiła rodzina Bańkowskich, duchowych unickich, którzy przez kilka pokoleń z ojca na syna przejmowali parafię chodyszewską. Już w 1808 roku unicki proboszcz ksiądz Antoni Bańkowski w protokole przejęcia parafii pisze: w tym ołtarzu obraz Najświętszej Maryi Panny na drzewie malowany, słynący cudami od czasów dawnych w szufladzie i ramach snycerskich roboty, wyzłacany, zasuwający się tabularną uśpienia w niebowzięcia Najświętszej Maryi Pannie na płótnie malowany. Szata u obrazu Najświętszej Maryi Panny z blachy miedzianej, wyzłacana z różnych, w różnych figurach, korony dwie srebrne, suto wyzłacane z promieniem okrągłym i 21 gwiazdeczką. Figury wypukłe, na których kolczyków srebro oprawiana, świecąca drobnymi szkiełkami. Protokół kończy się słowami: te wota, które wyżej wyrażone w obrazie Najświętszej Maryi Panny i na ołtarzu zawieszone. Obraz Matki Bożej Chodyszewskiej, Matki Bożej Pojednania czczony jest nie tylko na Podlasiu, ale myślę, że i na Mazurach, i w Mazowieckim. To właśnie do niej dzisiaj przybyliśmy, aby Panu Bogu podziękować, że mamy Go tak blisko. To właśnie do niej dzisiaj przybyliśmy, aby oddać te wszystkie nasze momenty, te wszystkie sytuacje, te wszystkie niepokoje, bo to właśnie ona, Matka Boża Pojednania, chce nas jednać. Nie tylko z Panem Bogiem, ale również z drugim człowiekiem. To właśnie tu, w chodyszewskim sanktuarium, chcemy oddać nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze powołania. To wszystko, z czym zderzamy się na co dzień, to właśnie jej, pod jej płaszcz, chcemy oddać każdego z nas osobno. Bądź pochwalona, Matko naszej ziemi, króluj w rodzinach, broń nas, nie zginiemy. Twojej pomocy głos wyprasza ludu, Mazowsza, Kurpiów i Podlasia ludu. Bądź pochwalona, Matko naszej ziemi, króluj w rodzinach, broń nas, nie zginiemy.
radością śpiewamy dziękczynne Te Deum Laudamus. Śpiewamy Te Deum. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafimowie, ślonie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów Król łaskawy, pełni rozgrzywiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, od proroków pełen chwały. Tobie hołdy nieś pośpieszą, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła. Głosy ludu zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z niebieka, byś
świat zbawić swoim zdolem. Przyodłączy się człowieka, nie zgardziłeś Pan miłonem. Tyś podnoszył śmierci wrota, stał jej ośmiennej figurie. I raz w jego kraj żywota otworzyłeś biednym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, ale Ojca Syn jedyny. Lecz gdy zadźmi trąba sroga, przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Prosi słudzy łaskie marni, wspomóż od mych grzech co plany. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogie swoje krwi strugami, ze świętymi nas na mocy, wiecznej chwały daj nam zdroje. Zbaw, o Panie, od sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź się, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios głowie bramy. Mył Cię każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nie ustanie, miejsce sławi Twoje czyny. Ogniony mracz nas, Panie, od wszelakiej ostrzec winy. Zjaw swobitość w życiu całe, tym, co żebrzą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Boże, przez najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni i razem ze wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Wsłuchajmy się w przesłanie, które skieruje do nas przełożony prowincjalny prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ksiądz Zenon Hanas. Czcigodny księże biskupie, drodzy bracia i siostry, w imieniu całej naszej pallotyńskiej rodziny tutaj w Polsce, ale też w różnych innych zakątkach świata, chciałbym wyrazić wielką radość i wdzięczność za to wydarzenie. Za ten dzień, w którym się możemy spotkać w sanktuarium Matki Bożej Chodyszewskiej, Pani Podlasia i tej, która się troszczy o pojednanie. Na to podziękowanie składam na ręce księdza biskupa, który w imieniu diecezji zaprasza nas tutaj do tej pracy, do zaangażowania dla tych wszystkich, którzy przybywają do tego miejsca. Ale szczególnie chciałbym podziękować Matce Bożej, bo patrząc oczyma wiary, to ona uznała, że jesteśmy godni, aby w tym świętym miejscu jej służyć i ludziom, którzy do niej przychodzą. Chciałbym podziękować z tego miejsca też wszystkim duszpasterzom tego miejsca, pallotynom, księżom diecezjalnym, ale też tym duszpasterzom, którzy z innych kościołów byli w tym miejscu. Wszyscy razem budujemy wspaniałą tradycję, która pomaga nam w drodze do nieba. Przychodzimy do tego miejsca, do Maryi, która nas jedna z Bogiem, naszym Ojcem. I kiedy ksiądz biskup mówił o różnych pięknych polichromiach tego kościoła, za które należy wyrazić wdzięczność szczególnie Wojciechowi, bo to była jego idea, żeby te obrazy, te przepiękne wizerunki tu powstały, to chciałbym osobiście tak powiedzieć, że jednym z najpiękniejszych elementów tej polichromii jest ten, który się znajduje w kopule. To jest oblicze Boga Ojca. Boga Ojca, który nie ma srogiego oblicza,
ale oblicze uśmiechniętego, rozumiejącego, miłosiernego Ojca, do którego przychodzimy i do którego Maryja nieustannie nas prowadzi. Chciałbym życzyć, aby to miejsce było takim miejscem spotkania z Bogiem, miłosiernym Ojcem, do którego zaprasza nas Maryja, Matka Pojednania. Niech ona będzie patronką na te trudne czasy. Wiemy, że teraz na wojnie bardzo potrzebna jest wiele modlitwy też o pojednanie. I też chciałbym w tym miejscu podziękować za te wszystkie powołania, które tu z Podlasia dotarły do nas, do Pallotynów. Jest kilkunastu przynajmniej księży, którzy tutaj stąd pochodzą. Módlcie się, proszę, w tym miejscu również o to, aby te powołania nieustannie się rodziły. Abyśmy byli takimi dobrymi pasterzami, którzy będą przyjmować pielgrzymów, którzy będą tutaj do tego miejsca przychodzić i wspólnie zmierzać do spotkania z Bogiem, naszym miłosiernym Ojcem. Niech to będzie przesłanie, życzenie dla tego miejsca na te czasy. A Matka Boża Pojednania niech się wszystkimi nami opiekuje. Amen. Słuchajmy się teraz w słowa podziękowania proboszcza parafii i kustosza sanktuarium, księdza Rafała Czekalewskiego. Mam nadzieję, że jeszcze w nas jest odrobina cierpliwości. Pełni zdumienia wobec planów Bożej opatrzności powtarzamy dzisiaj słowa psalmisty. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. To z psalmu 127. Nie inaczej było z budową i wyposażeniem tej świątyni. Zapewne razem z moimi poprzednikami, proboszczami tej parafii możemy zaświadczyć, że Pan Bóg zawsze stawiał i stawia przy nas dobrych ludzi, a sam dokonywał i małych, i wielkich cudów. Myślę, że cudem jest ta dzisiejsza uroczystość. To słońce nad Chodyszewem, uśmiech wielu ludzi, za co chcemy Panu Bogu szczególnie dziękować. Niech Jego imię będzie uwielbione w tym świętym miejscu i to na zawsze. Niech Pan Bóg i Matka Boża Pojednania, Pani Chodyszewska wspierają nas w drodze budowania jeszcze piękniejszego Kościoła w wymiarze duchowym, jak i przy podejmowaniu dalszych prac w tej świątyni. Z głębi serca pragnę wyrazić wdzięczność księdzu biskupowi Januszowi za otwartość, za życzliwość, zrozumienie, za przewodniczenie obrzędom poświęcenia Kościoła i ołtarza, za pasterskie słowo, za udział w naszej parafialno-sanktuaryjnej radości. Ze spokojem wchodzimy w nowy etap życia parafii i sanktuarium, w której my, pallotyni, parafianie, pielgrzymi i sympatycy tego świętego miejsca będziemy czynili wszystko, by wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą Pojednania umacniała się na tym terenie i przynosiła obfite owoce. Słowa wdzięczności przekazuję wszystkim księżom przybyłym na dzisiejszą uroczystość, księżom z diecezji łomżyńskiej, drohiczyńskiej i białostockiej. Na ręce księdza prowincjała Zenona Hanasa składam podziękowanie za obecność współbraciom pallotynom z Polski, z zagranicy oraz pallotyńskiej wspólnocie z Chodyszewa. Dziękuję przybyłym księżom zakonnym na tę uroczystość. Podziękowania kieruję do kleryków diecezji łomżyńskiej. Dziękuję klerykom i postulantom pallotyńskim, siostrom pallotynkom z Białegostoku i siostrom westiarkom z Duchnic. Wszystkim zaproszonym gościom, pani wicewojewodzie podlaskiej, władzom samorządowym, pocztom sztandarowym z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chodyszewa, Nowych Piekut, Jabłoni, Jankowiec. Dziękuję przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowe Piekuty. Dziękuję także Ochotniczej Straży Pożarnej z Glinika, wszystkim parafianom, pielgrzymom i sympatykom tego miejsca. Dziękuję księdzu ceremoniarzowi, służbie liturgicznej, ministrantom, lektorom, scholi Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Białegostoku, panu organiście, za tę oprawę liturgiczną i piękny śpiew. Dziękuję mediom,
Telewizji Polskiej z Białegostoku, Radio Nadzieja z Łomży, Radio Palotti FM z Warszawy, dzięki którym w tej uroczystości mogło wziąć szersze grono osób. Do powstania tego kościoła przyczyniło się wielu inżynierów, wielu techników, robotników budowlanych, rzemieślników, artystów. Jestem przekonany, że nie jeden z nich pozostawił tu cząstkę swego serca. Dziękuję wszystkim bez wyjątku, wszystkim osobom, które z całym sercem i wszelkimi swoimi siłami wspomagały każdego proboszcza, który tu posługiwał. Czas na słowa szczególnego uznania wobec moich poprzedników, proboszczów i kustoszów, zmarłych i żyjących, którzy z zapałem i oddaniem trudzili się, wznosząc tę budowlę i pięknie ją wyposażając. Dostrzegam obecność wśród nas księdza Emiliana Zigiela i księdza Wojciecha Juszczuka. Serca wam dziękuję za wszystko, co uczyniliście dla tego miejsca. Drodzy parafianie, pielgrzymi i sympatycy naszego sanktuarium, tak naprawdę to wam należy się szczególne podziękowanie. Powstanie tej świątyni stało się możliwe dzięki waszym modlitwom. Dziękuję waszym ofiarom, cierpieniom i wreszcie dzięki składam przez was za ofiary materialne. Dziękuję wszystkim dobrodziejom tego kościoła, tym indywidualnym ofiarodawcom i instytucjom. I w tym gronie dobrodziejów znaczące miejsce zajmuje pan Krzysztof Pruszyński, który od wielu lat wspiera wszelkie działania, które dokonujemy w tym miejscu. Panie Krzysztofie, w imieniu chodyszewskich proboszczów, duszpasterzy, wszystkich nas serdecznie dziękujemy i zapewniamy o modlitewnym wsparciu. Drodzy parafianie, pielgrzymi, sympatycy naszej świątyni, dzisiejszy dzień to jest wspólne nasze święto. Czas wyrażenia dziękczynienia Panu Bogu za łaskę doczekania tej chwili, historycznej chwili. Ta wielka uroczystość jest nie tylko zwieńczeniem pewnych trudów, lecz także zadaniem na przyszłość. Mamy umacniać nasze duchowe więzi, dbać nie tylko o piękno tej świątyni, lecz o piękno naszych serc. Mamy niczym apostołowie chodzić i szukać zagubionych i zbłąkanych owiec, naszych sąsiadów, naszych domowników, by ich obecność wypełniała mury tej świątyni. I z głębi serca niech się pragnę, żeby tak się stało. Co daj Boże. Amen. Dobiega końca uroczysta liturgia. Ostatnim aktem jest pasterskie błogosławieństwo. Bezpośrednio po zakończonej liturgii będzie można podejść tutaj do ołtarza i ucałować nowo poświęcony ołtarz. Za uczczenie w ten sposób ołtarza w dniu dzisiejszym można zyskać odpust zupełny. Prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo pasterskie. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pochyl się głowy na błogosławieństwo. Bóg, Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświęcenie tego kościoła, niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. Amen. Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci, niech was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Amen. Niech po oczyszczeniu duszy Bóg mieszka w was, abyście mogli osiągnąć dziedzictwo wiecznego szczęścia z wszystkimi świętymi. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
rzucim Chryste świątyń Twy. Nie da mi pogrzeź wiary, próżne zakusy duchu zły i próżne im zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń Katipu popłynie hymn wspaniały, niech żyje Jezus Chrystus Król, koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, zabrzmi róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż. Taki triumf, taki cud, powieje z jasnej góry i z taką wiarą. Kończymy transmisję Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie. W czasie tej mszy świętej został poświęcony ołtarz i kościół przez ordynariusza diecezji łomżyńskiej, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Nadzieja, Radia Paloti FM. Życzymy dobrej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Misericordia.